Sponsorem programu jest Intermedia, wiarygodny partner w wirtualnym świecie. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam moc naszej wyobraźni. Oglądajcie. Cześć Daria, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, dzisiaj chciałbym Tobie oraz naszym widzom pokazać, jak potężnym narzędziem może być ludzka wyobraźnia. Powiedz mi, uważasz, że nasza wyobraźnia może być przydatnym narzędziem w codziennym życiu? No jasne, jak najbardziej. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Nawet jakiś czas temu przeczytałem takie zdanie, które mówi, że nasza wyobraźnia ma moc sprawczą. Czyli, że jeśli będziemy coś sobie wystarczająco długo, długo wyobrażać, wystarczająco intensywnie, to to się faktycznie może stać prawdą. Oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby sobie wyobrażać pewne rzeczy, bo żeby coś się wydarzyło, no to musi też zostać podjęte odpowiednie działanie. Jednak chodzi o to, że nasza wyobraźnia może bardzo pomóc przy realizacji pewnych rzeczy. I już za chwilę sprawdzimy jej moc. Użyjemy do tego talii kart. Zobacz Daria, że wszystkie karty są różne, tak. to jest bardzo ważne i chciałbym, żebyś te karty przetasowała mhm. w taki sposób, w jaki to będzie dla Ciebie zadowalające, tak żeby ta talia była tak jak dobrze zamieszana, tak jak umiesz i jak przetasujesz, to wybierzesz jedną kartę. Dobra. Ok, rewelacja, wystaw palec wskazujący i dotknij jedną kartę, jaką tylko tak chcesz. Mhm. Rewelacja. Mam tu też, też jeszcze dla Ciebie marker. Chciałbym, żebyś podpisała dla mnie tę kartę z tej strony. Imię, nazwisko, numer, PIN do karty. Oczywiście sam PIN wystarczy. Tak, tak. Numer karty. Rewelacja. I jak podpiszesz to... Chciałbym, żebyś kartę odłożyła do środka. Możesz jeszcze pokazać naszym widzą, żeby nie było? Jest? Tak. Rewelacja. Odłóż kartę. I karty jeszcze przetasujemy w taki sposób żeby nikt nie wiedział, gdzie znajduje się twoja karta. Mogę marker? Proszę. Dziękuję bardzo. I już za chwilę, za pomocą twojej i wyobraźni naszych widzów odnajdziemy twoją kartę. Jednak żeby utrudnić nieco zadanie naszej wyobraźni, to zrobimy tak. Przedzielimy karty na dwie części i jedną część odwrócimy twarzą do góry, a drugą twarzą do dołu. I w ten sposób po prostu karty w siebie Tasujemy. Dzięki temu zobaczcie, że w talii powstał kompletny chaos, bo każda karta jest odwrócona w zupełnie inną stronę. Zgadza się? Prawda? Tak. Kompletny chaos. Zobaczcie, że karty są w talii ułożone w taki sposób. Są ułożone w taki sposób i nawet, żeby Wam pokazać, zobaczcie, że o. Jest takie miejsce w talii, gdzie karty są odwrócone nawet plecami do siebie. Czyli w talii powstał Kompletny bałagan. Już za chwilę w tym bałaganie będzie działać nasza wyobraźnia. Karty schowamy do pudełka. I chciałbym, abyś teraz, ty, moja droga, mhm. i wy, moi drodzy widzowie, wyobrazili sobie, każdy z Was z osobna, że bierzecie pudełko, wyciągacie karty, a następnie zaczynacie te karty układać w taki sposób, w jakim one były, jakie one były zanim je przetasowaliśmy. Po prostu wyobraźcie sobie, że układacie wszystkie karty za wyjątkiem tej, którą wybrałaś. Ja wiem, że ułożenie kart, nie dotykając ich, byłoby niemożliwe, ale wyobraźcie to tylko sobie. Gotowa? Masz już? Tak. A więc teraz, jeśli ta Twoja wizja i wizja naszych widzów była wystarczająco silna, to ona już za chwilę może stać się rzeczywistością. Zobaczcie, że dzięki naszej wyobraźni wszystkie karty co do jednej się ułożyły. Oczywiście za wyjątkiem jednej, jednej, jedynej karty. Mojej? Z Twoim podpisem tej karty, którą wybrałaś. Wiesz, co to oznacza? Że Ty i nasi widzowie macie naprawdę rewelacyjną wyobraźnię. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Moi drodzy, my Wam również, Dariu dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Póki co życzymy Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego magicznego i trzymajcie się do następnego. Do zobaczenia. A więc moi drodzy, jak widzicie, nasza wyobraźnia ma naprawdę niewiarygodną moc, więc używajcie jej jak najczęściej. Póki co ja dziękuję Wam bardzo. Jeśli Wam się spodobało, zalajkujcie, skomentujcie, udostępnijcie na swojej tablicy na Facebooku, aby Wasi znajomi mogli przeżywać tą niesamowitą podróż razem z nami. I póki co trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego magicznego. Do następnego. Sponsorem programu jest Intermedia, wiarygodny partner w wirtualnym świecie.